Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Swojskie Gotowanie. Dziś będę robił kacze uda pieczone w naczyniu żaroodpornym, także zapraszam do oglądania. I mam tu cztery piękne uda z kaczki, ze swojskiej kaczki. To nie jakieś tam byle co, tak jak tu widać. Super tłuste będzie tego. Także dobra, cztery uda. A jeśli chodzi o przyprawy, tu mam trzy duże łyżki oleju, w którym będę robił naszą marynatę. A do marynaty będę potrzebował sól, czosnek granulowany, majeranek i tymianek. I oczywiście pieprz czarny, który będę mielił na świeżo. Ale najpierw muszę sobie przygotować nasze nogi. I bierzemy pierwszą nogę i ostrym nożem robimy takie nacięcia. Najlepiej, żeby to było na samej skórze, żeby nie uszkodzić sobie mięsa. Czyli takie właśnie, jak ja tu zrobiłem. I tak robimy sobie wszystkie uda, które będziemy przygotowywać. Czyli w moim przypadku wszystkie cztery. Uda ponacinane, wszystkie, także na razie je odkładam na bok. Teraz robimy naszą marynatę, tak jak mówiłem, olej do oleju. Kaczka musi być w takich dosyć intensywnie przygotowana, bo ona ma taki specyficzny smak, także wsypiemy łyżeczkę małą soli, czosnek granulowany, taką małą płaską łyżeczkę. Do tego tymianek, też taka kopiasta mała łyżeczka, majeranek, majeranku damy dużo, nie tego w dłoniach, także dwie takie małe kuchenne łyżeczki do herbaty i pieprz, pieprz świeżo, w tym przypadku mielony, tu według uznania. Jak kto lubi. Dobra, powiedzmy 15,5 ruchu ręką. Teraz to sobie mieszamy. Rozprowadzamy te przyprawy. I będziemy nacierali nasze udka z kaczki. Także dobra. Dobra, przyprawy mamy rozprowadzone. Teraz tak sobie powiedzmy na każdą nogę po trochu, bo i tak trzeba będzie tu trochę ręce pobrudzić, żeby to powcierać dobrze. Te nacięcia są po to, żeby ta przyprawa, ta marynata lepiej się chłonęła. Dobra, powiedzmy, że to będzie w ten sposób. Z każdej jednej strony otaczamy sobie te nasze uda. Dobra, pierwsze powiedzmy już, drugie tu mamy. Z każdej strony, tak jak mówię, ale tłusta kaczka była, kurde. Ta pani za dużo jeść daje. Ale to dobrze, utopi się tłuszcz i będzie dobrze. Dobra. Z drugiej strony tak samo. Ale pięknie pachnie, kurde. Dobra, i teraz tak, te nasze kacze uda są natarte przyprawami i teraz to zostawiamy na powiedzmy 2 godziny, żeby to ładnie nam tu przeszło i będziemy to za chwilę piec. Minęły 2 godziny od momentu, kiedy natarłem nasze uda z kaczki przyprawami. Teraz przekładamy je do naczynia żaroodpornego, tylko nogi i nic więcej. Jedna tak, druga w drugą stronę, także to jest prawa, lewa, także tak to wygląda i o, dobra, coś takiego. I teraz tak, przykrywamy to naczynie żaroodporne, ustawiamy temperaturę na początku powiedzmy 120 stopni i będzie się to piekło powiedzmy z godzinę, no ale to będzie widać, bo to jest wszystko zależne od piekarnika i od wielkości tych
kaczych nóg. Także 120 stopni na początku, myślę, że godzina, to się zacznie topić. Po tym czasie odkrywamy naczynie, ustawiamy 180, nawet 200 stopni, żeby nam się fajnie to u góry przypiekło. I pieczemy z wyczuciem, nie ma jakiejś konkretnej ilości minut czy sekund, także tak to ma wyglądać. Godzina 120 stopni, odkrywamy, ustawiamy powiedzmy 200 stopni, jak się nam ładnie z góry przypiecze, wyłączamy i gotowe. Udka pieką się już 40 minut w tej temperaturze 120 stopni, także w tym momencie będą się robiły coraz bardziej miękkie. Tak jak mówię, na koniec tylko odkryję, żeby się lekko z góry przyrumieniły i gotowe, ale to myślę, że jeszcze jakieś 20 minut i odkrywam. No ale to poinformuję o tym. Także na razie jeszcze ten moment niech się pieką w tej pod przykryciem. O. Odkryłem właśnie naczynie. Teraz zwiększam temperaturę na maksa z funkcją grillowania, żeby od góry się nam trochę przypiekły dosłownie. Patrzymy teraz, pilnujemy, żeby się nie spaliły, tylko ładny kolor, żeby miały i gotowe. I mamy gotowe uda z kaczki, przyrumienione w odpowiednim stopniu. Nie potrzeba więcej, dlatego że tak wystarczy. Więc próbujemy. Ustawiamy sobie to magiczne urządzenie, na przykład tu. Bierzemy tą jedną kaczą nogę, na przykład tą, i od brzega, na przykład z tej strony sobie, wiem, że kaczki i kury bierze się w pazury, no ale bardzo dobra, naprawdę, proszę sobie zobaczyć. Pięknie upieczona, soczysta. Także polecam sobie zrobić. I gorąca. Bardzo proszę. Także jeszcze raz. Zachęcam do zrobienia kaczki przyprawionej po mojemu, do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania filmów, które się podobają. Oczywiście kto chce, niech sobie naciśnie dzwoneczek, który będzie dawał znać, kiedy dodam kolejny film. I tyle. Smacznego. Cześć.